kiedy będziesz przechodził przez most, znajdź punkt najgłośniejszego szumu. W nim nowa chwila wzywa cię do spraw, jakich jeszcze nie było, nim otworzyłeś oczy. Związany jak mumia przeszłością, nie wejdziesz. Kiedy będziesz przechodził przez most, oddaj ją rzece. Nakładem Biblioteki Sceny A2 ukazała się kolejna pozycja. To tomik wierszy pod tytułem Uzdrowienia. Składa się on z samych pozytywnych wierszy. Człowiek w życiu ma różne stany dobre i złe, i poeci bardzo dużo piszą też o tych smutnych stanach, ale ten cały tomik jest dedykowany wyłącznie pozytywnym przeżyciom. Zbyszek Klauka, który pisał przedmowę do mojego tomiku, nazywał to zaklinaniem smutku. Czyli nawet jeżeli ten smutek występuje w tomiku, to on jest zaczarowany na dobre. To już trzeci tomik zakopiańskiej poetki. Pierwszy, w którym autorka zdecydowała się umieścić swoje rysunki. Siadam do rysowania wtedy, kiedy jest mi smutno, kiedy jest mi źle, a kiedy kończę rysować, już jest wszystko w porządku. Czyli też dokonuje się jakiś taki proces terapeutyczny oswojenia tego, co smutne, zrozumienia, zaakceptowania, czy także dania sobie czasu na zagojenie się i wiary w to, że wszystko się zagoi. W wierszach Beata próbuje nas przekonać, że smutek jest nieodzowną częścią życia. Powinniśmy go zaakceptować, a nawet delektować się nim. Mówisz, że uroda przemija, lecz dla mnie najpiękniejsza była babcia. Nie tęsknię za drapieżną urodą młodego ciała, tak gotową do godów. Tęsknię za babcią. Chcę być piękna jak ona. Jeśli będę umiała, jeśli dojrzeję w słońcu własnego serca.